to jest taki obiekt, który jest trochę nieobecny w świadomości warszawiaków. Ja sam nie wiedziałem dobrze, jak ona wyglądała. No i wiadomo, że na jej miejscu stoi błękitny wieżowiec, ale jaka ona dokładnie była, nic specjalnie nie wiem. I zaproponowałem, żeby po prostu zbudować tę synagogę, ale ponieważ ona miała też taki dosyć interesujący kontekst urbanistyczny, czyli stała przy placyku, który był centrum, ważnym miejscem w sieci warszawskich placów, to zaproponowałem, żeby ją odbudować razem z tym placem. Sama synagoga powstaje ze sklejki, natomiast ściany placu będą wykonane z innych płyt, ale najważniejsze jest to, że będą pokryte fotograficznymi reprodukcjami oryginalnych zdjęć z czasów, kiedy placyk istniał. I to dotyczy tylko domów. Synagoga jako jedyna jest zbudowana w postaci trójwymiarowej, a domy są tylko fasadami, więc one mają ten fotograficzny charakter. Natomiast synagoga jako wyjątkowa i wyróżniona jest całkowicie stworzona jako abstrakcyjna makieta ze sklejki. Taki duch synagogi to jest. Skala 1 do 10 jest dużą skalą, tak jak widać tutaj. Synagoga jest dosyć duża, ale no nie jest to budynek, to jest instalacja, więc będzie można do niej zajrzeć, będzie można ją obejrzeć, ale nie będzie można wejść do środka. Myślę, że jeżeli kiedyś zdecydujemy się zbudować na przykład synagogę w 1 do 2 albo 1 do 5 co najmniej, to wtedy zapraszam do środka, ale tym razem jest tylko do oglądania z zewnątrz. Do niej pewien dźwięk, który będzie naśladował te dźwięki, które można było kiedyś usłyszeć w synagodze, ale nie wiadomo tak naprawdę, jak to brzmiało, no bo ja nie słyszałem. Z takich rzeczy, które jeszcze są, wydaje mi się, interesujące, to jest to, że na posadzce placu odtwarzamy rysunek oryginalnej posadzki, w tym sensie, że no, oczywiście jest to abstrakcyjna grafika, ale z linii będą tworzone linie tramwajowe, krawędzi krawężników i zieleńców, które znajdowały się na placu. No i to, co myślę, że jest ważne też do powiedzenia, no to, że ta instalacja przedstawia jakiś abstrakt, prawda? To nie jest, nie należy tego traktować jako historyczną rekonstrukcję. Jest bardzo niewiele materiałów dostępnych o formach tych budynków. Nie mamy wiedzy o wysokościach, więc dużo było w tym zgadywania i sama jakość zdjęć, którymi dysponowaliśmy, które znajdują się w zasobie archiwalnym Żydowskiego Instytutu Historycznego, jest bardzo skromna, także te zdjęcia, to nie jest tak, że to jest przypadkowe, że one są tak nieostre. One będą bardzo takie rozmydlone, dlatego że to są najlepsze zdjęcia oryginalne tych budynków, jakie mamy. Stąd też będzie widać z daleka, że to są podziały okien i fasad, ale w dużej mierze musieliśmy je rekonstruować, rozciągać i naciągać, żeby stworzyć ten rysunek, który będzie obudową placu. Dysponowałem kilkoma pocztówkami, które pokazywały budynek synagogi. Na przykład nie było żadnego zdjęcia pokazującego jej tył czy boczne ściany. Wszystkie, większość dokumentacji fotograficznej odnosiła się do frontu, ale w zasobie Żydowskiego Instytutu również znajdują się modele wykonane wcześniej przy jakichś innych okazjach, które pokazują mniej więcej, jak wyglądała struktura. Miałem też rzut, który opublikowała jedna z przedwojennych architektur i budownic. Rzut. Poza tym rysunków żadnych nie mieliśmy. Także jest to pewnego rodzaju abstrakcyjna rekonstrukcja. Ale myślę, że to, co jest najważniejsze, to jest sam kształt i gabaryt synagogi. To, jak wyglądała przy placu, to jaką przestrzeń tworzyła na tym placyku Tomacki. Budowa potrwa 3 dni, zaczyna się w przyszłym tygodniu, otwarcie nastąpi w czwartek o 18:00. Zapraszamy wszystkich warszawiaków, wszystkie osoby, które chciałyby zobaczyć, jak wyglądała ta Warszawa dawna, ta Warszawa, która już nie istnieje. Myślę, że to w sumie interesuje wszystkich.